30 goli! Tak, tak, w 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy w 9 spotkaniach padło aż 30 bramek. Niektóre naprawdę piękne. Były szalone mecze, dublety, hat-trick, no i nieudany, delikatnie mówiąc, powrót Kamila Glika do Ekstraklasy. Aha, i mamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Portugalczyka Fernando Santosa zastąpił Michał Probierz, którego doskonale pamiętamy z prowadzenia z sukcesami Jagiellonii czy Krakowi. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 9. serii gier. Tu zobaczycie wszystkie, jeszcze raz to powtórzmy, 30 goli z minionego weekendu. Początek 9. kolejki w Kielcach. Korona podejmuje Widzew Łódź i gospodarze fenomenalnie rozpoczynają mecz. Dominik Zator dośrodkowuje, Mateusz Czyżycki pakuje piłkę do siatki. Dla Czyżyckiego to drugi gol w Ekstraklasie, ale poprzedniego strzelił dwa sezony temu. Korona prowadzi i może podwyższyć, ale pojedynek z Jewgeniem Szykawką wygrywa Henryk Rabas. Przez 40 minut Widzew nie ma nic do powiedzenia, ale w 41. Zator fauluje Juliana Szechu i sędzia Łukasz Kuźma dyktuje rzut karny. Bartłomiej Pawłowski doprowadza do wyrównania, to trzecia bramka Pawłowskiego w tym sezonie. Do przerwy remis 1-1, a po przerwie bliżej zgarnięcia 3 punktów są piłkarze Korony, jednak Zator trafia w poprzeczkę i kończy się podziałem punktów. Wicelider tabeli Jagiellonia Białystok stawia się w Łodzi na mecz z okupującym ostatnie pozycje ŁKS-em, ale to niespodziewanie gospodarze obejmują prowadzenie za sprawą Kaja Tejana już w 23. minucie. To dopiero 5. gol Łodzian w rozgrywkach. Szybko jednak bohater staje się antybohaterem. Tejan zagrywa piłkę ręką i pan Daniel Stefański dyktuje rzut karny. Z 11 metrów trafia Afimiko Pululu. Czwarte trafienie pochodzącego z Angolii napastnika Jagi. To jednak nie koniec złych informacji dla gospodarzy, bo jeszcze przed przerwą Hoti otrzymuje drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. To już czwarta czerwona kartka dla zawodników ŁKS-u w tym sezonie. Tak często boiska nie opuszczają piłkarze żadnej innej drużyny, a nie tylko piłkarze, bo i trener Kazimierz Moskal drugą połowę musi spędzić na trybunach. Jagiellonia potrafi wykorzystać grę w przewadze. Jesus Imaz do Afimiko Pululu i mamy dublet. Jaga prowadzi w Łodzi 2-1, a dla Pululu to 5. gol w sezonie. I gdy wydaje się, że zbytnio się nie przemęczając, ekipa z Białegostoku dowiezie zwycięstwo do końca, na minutę przed ostatnim gwizdkiem w polu karnym Adrian Dieguez fauluje Piotra Janczukowicza. I Dani Ramirez, tak jest! ŁKS grając w osłabieniu wyszarpuje punkt Jagiellonii. A piłkę meczową broni jeszcze Aleksander Bobek, ŁKS Jagiellonia 2-2. Pierwszy w historii mecz na poziomie Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radą a Puszczą Niepołomice. Hubert Domalski fauluje Rafała Wolskiego i nie ma wątpliwości, rzut karny dla gospodarzy. Sam poszkodowany ustawia piłkę na 11 metrze. Wolski nie broni, Oliwier Zych, 19-latek wypożyczony do Puszczy z Aston Villa, powstrzymuje Rafała Wolskiego i do przerwy bez goli. Po przerwie Zych odbija jeszcze efektowne uderzenie piętą Luisa Machado, a koledzy z pola robią resztę. Marcel Pięczek z rzutu rożnego, Mateusz Cholewiak głową, a Łukasz Sołowiej do bramki. Puszcza obejmuje prowadzenie w Radomiu, chociaż trener Tomasz Tułacz nie wygląda na przesadnie uradowanego. Zresztą jego zawodnicy z prowadzenia cieszą się tylko minutę. Piękna akcja Jana Grzesika z Lisandro Semedo i Pedro Henrique pakuje piłkę do siatki. Brazylijczyk ma już 6 trafień i jest wiceliderem klasyfikacji strzelców. A Puszcza ma na koncie aż 16 straconych bramek, najwięcej w lidze. Do ostatnich minut i Radomiak, i Puszcza mają okazję na doprowadzenie do zwycięstwa, ale największa owacja na trybunach jest wtedy, gdy na murawie po kontuzji po raz pierwszy w tym sezonie pojawia się Leandro. Najskuteczniejszy piłkarz w historii Radomiaka nie odmienia jednak losów spotkania. W Radomiu podział punktów dla Puszczy to pierwszy punkt po 2 porażkach. Dla Radomiaka to już 4. mecz z rzędu bez zwycięstwa. Lider Ekstraklasy Śląsk Wrocław mierzy się ze specjalistami od remisów, Piastem Gliwice. Drużyna Aleksandra Wukowicza ma na koncie już 6 spotkań zakończonych podziałem punktów. Długimi fragmentami zanosi się na kolejny remis i to 0-0. Aż w 41. minucie podrywa się Śląsk. Nauel Leiva do Exposito, z powrotem do Leiwy i gol! Co za piękna dwójkowa hiszpańska akcja! Exposito zalicza już 3. asystę w sezonie, a Leiva pięknym strzałem daje drużynie Jacka Magiery prowadzenie.
Gdy chwilę później Arkadiusz Pyrka dostaje drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, sytuacja dla wrocławian staje się komfortowa. Jednak Śląskie, mimo gry w przewadze, w drugiej połowie raczej się broni niż atakuje. To Piast próbuje stwarzać sobie sytuacje podbramkowe, ale długo brakuje celnych strzałów. A jeśli już jakiś się pojawia, to taki jak ten autorstwa Michaela Ameyo. Rafał Leszczyński nie może mieć z nim problemów. Dopiero w ostatnich 10 minutach na murawie robi się więcej przestrzeni, a gospodarze zaczynają dochodzić do dobrych okazji. Erik Exposito, znakomity strzał i jeszcze lepsza interwencja Franciszka Placha. Ma czego żałować lider klasyfikacji strzelców. Exposito po raz kolejny, Hiszpan nie podaje, strzela i pudłuje. Ależ fatalnie zmarnowana sytuacja. Jeszcze raz piłka pod nogami Exposito, teraz to już musi być 9 gol, przekłada piłkę i co? I znów Hiszpan obok słupka, coś niesamowitego. Ale to jeszcze nie koniec, w doliczonym czasie gry Tomasz Huk fauluje Exposito w polu karnym, no teraz to już nie ma innej opcji. Czy będzie 9 trafienie Hiszpana w sezonie? Nie, Exposito z karnego w poprzeczkę. Jednak mimo tej nieskuteczności Erika Exposito, Hiszpan pozostaje liderem klasyfikacji najlepszych strzelców Ekstraklasy. A Śląsk skromnie, bo skromnie, jednak wygrywa z Piastem 1-0 i to już 6. zwycięstwo wrocławian z rzędu. Drużyna trenera Jacka Magier jest liderem PKO BP Ekstraklasy. Wielki powrót Kamila Glika do Ekstraklasy. Po 13 latach spędzonych we Włoszech i Francji 103-krotny reprezentant Polski debiutuje w barwach Krakowi. Po drugiej stronie jego kumpel z kadry Kamil Grosicki i Pogoń Szczecin. Sympatyczne powitanie dwóch bardzo zasłużonych dla polskiego futbolu piłkarzy, ale po pierwszym gwizdku wszystko układa się już tylko po myśli Grosika. W 6 minucie kapitan Pogoni i 90-krotny reprezentant Polski jest faulowany w polu karnym. Sam 11 zamienia na gola, portowcy obejmują prowadzenie, ale nie zamierzają się zatrzymywać. Grosicki z rzutu rożnego, Lwesztat głową, a Aleks Gorgon do bramki po 21 minutach. Goście prowadzą w Krakowie już 2-0. Nie tak wyobrażał sobie debiut w drużynie pasów Kamil Glik. Po przerwie kolejna świetna akcja Kamila Grosickiego. Bicia chciane nie kończy strzałem, za to Aleks Gorgon już tak. Dublet i trzeci gol w sezonie Gorgona. Na tablicy wyników 3-0 dla przyjezdnych. Ale Krakowia ma okazję na zmniejszenie rozmiarów klęski, bo Mariusz Malec kopie Patryka Makucha i rzut karny, tym razem dla Krakowi. Makuch, lepszy Valentin Kożokaru, doskonała interwencja golkipera Pogoni i wciąż 0-3. A to już Eftimis Kuluris. Kuluris, Grosicki robi mu miejsce i piękne wykończenie indywidualnej akcji. Po bramce greckiego napastnika jest 4-0 dla gości. 2 minuty przed końcem, akcja rezerwowych. Olaf Korczakowski asystuje, a Kasper Smoliński podwyższa na 5-0 dla Pogoni. Gol Michała Rakoczego w doliczonym czasie gry już niewiele zmienia. Krakowia zostaje rozgromiona na własnym stadionie przez Pogoń, aż 1-5. Powiedzieć, że Glik zaliczył nieudany powrót do Ekstraklasy, to nic nie powiedzieć. Krakowia od początku sezonu straciła tylko 6 goli. W ciągu 90 minut meczu z Pogonią niemal podwoiła tę liczbę. To też druga porażka pasów z rzędu, a jeszcze niedawno ekipa Jacka Zielińskiego była niepokonana. Za to Pogoń kryzys ma już chyba za sobą, po serii porażek notuje drugą wygraną. Przenosimy się do Poznania, Lech podejmuje Stal Mielec. Na trybunach nowy selekcjoner kadry U21, Adam Majewski, który zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza. Początek niespodziewanie dla gości, Ilja Szkurin podaje, a Maciej Domański strzela swojego 3. gola w sezonie. Stal prowadzi przy Bułgarskiej, jeszcze przed przerwą kolejorz jednak odpowiada. Filip Martwiński do Christophera Welde i 1-1. To 37 minuta, a zaledwie 180 sekund później ponownie Welde przy piłce. Ładny zwód, uderzenie, broni Kocharski, ale dobija Marchwiński. To 4. trafienie Filipa Marchwińskiego w obecnych rozgrywkach i Lech od stanu 0-1 w ekspresowym tempie doprowadza do wyniku 2-1. A może prowadzić jeszcze wyżej, bo po kolejnym dograniu od Marchwińskiego Welde myli się minimalnie. Po jego strzale głową piłka obija słupek. Po przerwie przewagę i więcej sytuacji mają gospodarze, ale albo pudłują, albo dobrze w bramce spisuje się Kochalski. I więcej goli już nie ma, Lech pokonuje Stal 2-1. Piękne niedzielne wczesne popołudnie w Lubinie, idealna pora na mecz Zagłębia z Wartą Poznań, ale piłkarze miedziowych i zielonych nie dopasowują się poziomem do pozostałych drużyn, bo w pierwszej połowie brakuje goli i nawet strzałów.
Po przerwie jest już znacznie lepiej, uderzenie Stefana Savicza odbija Sokratis Djudis, a przy dobitce fatalnie puduje Dario Bisinger, ale Chorwat i tak był na spalonym. W odpowiedzi piłka do Tomasza Makowskiego. Makowski decyduje się na strzał. Makowski, co za przepiękny gol! Może w innych spotkaniach padło więcej bramek, ale ta najpiękniejsza w tej kolejce właśnie w Lubinie. Cudowne trafienie Makowskiego zapewnia drużynie Waldemara Fornalika 3 punkty, bo do końca Warta nie potrafi już zagrozić bramce Djudisa. Mimo że Zagłębie kończy mecz w dziesiątkę po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Mateusza Grzybka. Zagłębie wygrywa z Wartą 1-0. To już Gliwice, gdzie swoje domowe mecze jak na razie rozgrywa Ruch Chorzów, rywalem Beniaminka, mistrz Polski Raków Częstochowa. Po porażce w Lidze Europy z Atalantą, ale i tak w roli zdecydowanego faworyta. Niespodziewanie to jednak niebiescy obejmują prowadzenie po ładnej zespołowej akcji i trafieniu Tomasza Wójtowicza. Już od 7 minuty 1-0 dla gospodarzy. Raków rusza do odrabiania strat. Łukasz Zwoliński wychodzi sam na sam z bramkarzem. Michał Buchalik broni, ale dobija. Dawid Drachal, pierwszy gol 18-latka w nowym klubie i drugi w Ekstraklasie. W 19 minucie mamy remis 1-1. A w 28 Strian Plavsic wrzuca piłkę, błąd Buchalika i co? I Drachal znów jest w idealnym miejscu i w idealnym czasie. Raków prowadzi 2-1, a młodzieżowiec częstochowian ma już 2 gole na koncie. Jeszcze przed przerwą seria nieporozumień obrońców Ruchu. Dawid Drachal wbija się między nich i pokonuje Buchalika po raz trzeci. Niesamowita historia. 18-letni Dawid Drachal notuje klasyczny hat-trick. 3 bramki w pierwszej połowie w wieku 18 lat. Kiedy w 68 minucie Plavsic ładnym strzałem z dystansu podwyższa na 4-1 dla Rakowa, wydaje się, że jest już po meczu i po emocjach, ale Tychę chwilę później dostarcza Tomasz Podstawski. Ależ cudny strzał i już tylko 2-4. Popatrzmy raz jeszcze na tego gola autorstwa Podstawskiego. Do końca pozostaje niespełna 20 minut. Na kwadrans przed ostatnim gwizdkiem Dawid Drachal omal nie strzela gola samobójczego, ale trafia w słupek. Jednak w tej samej akcji Papa Nikolaou fauluje Szczepana i Daniel Szczepan z rzutu karnego pokonuje Vladana Kovačevića, chociaż niewiele zabrakło do udanej interwencji. Ruch przegrywał już 1-4, a przegrywa tylko 3-4. Marzenia niebieskich o sprawieniu sensacji przekreśla jednak w fantastyczny sposób Władysław Koczergin. Po absolutnie szalonym meczu Raków Częstochowa pokonuje na wyjeździe Ruch Chorzów 5-3. Dziewiątą kolejkę kończymy w Warszawie, przy łazienkowskiej trybuny wypełnione do ostatniego miejsca, niesamowita atmosfera. Klasyk, Legia, Górnik Zabrze, zespół ze stolicy opromieniony zwycięstwem w Lidze Konferencji z Aston Villą. Szybko przystępuje do ataku, znakomita akcja lewą stroną Patryka Kuna, podanie do Tomasza Pekharta, czeski napastnik przyjmuje piłkę, obraca się i nie daje szans Danielowi Bielicy. Już w 8 minucie gospodarze prowadzą 1-0. Ale zaledwie 4 minuty później Makana Baku daje Górnikowi piękny prezent. Błąd rywala bezwzględnie wykorzystuje Sebastian Musiolik i Zabrzanie niespodziewanie doprowadzają do wyrównania. Legia znów może prowadzić, ale piękny strzał piętą Macieja Rosołka zostaje zatrzymany przez golkipera gości. Po przerwie Makana Baku trafia w poprzeczkę, ale i Górnik ma swoje szanse. Strzał Jokoty w świetnym stylu broni Kacper Tobiasz. A po kolejnej akcji Japończyka i uderzeniu Musiolika szczęście i dobre ustawienie bramkarza Legii sprawiają, że piłka odbija się od jego głowy. Trener wojskowych Kostaruniajcze wpuszcza z ławki Josue, Wszołka i Muciego, którzy dostali trochę odpoczynku. Pod bramką Górnika od razu robi się bardzo groźnie. Wszołek marnuje 2 niezłe sytuacje, ale wreszcie w doliczonym czasie gry rusza prawą flanką. Wszołek dogrywa do Igora Strzałka i euforia przy Łazienkowskiej. 19-letni Igor Strzałek zdobywa swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie i to jaką? Legia pokonuje Górnika 2-1, wygrywa rzutem na taśmę w ostatniej chwili. Ekipa z Warszawy jest jedyną niepokonaną drużyną w Ekstraklasie. A w tabeli legioniści na drugiej pozycji mają 2 punkty mniej niż lider Śląsk Wrocław, ale też o 2 mecze rozegrane mniej. Na trzecią pozycję wskoczył mistrz Polski Raków Częstochowa. Na miejscach spadkowych ŁKS Korona Kielce i Ruch Chorzów. W tym tygodniu odrabiamy zaległości. Przed nami hitowe starcia w środę Pogoń Legia. W czwartek Lech Raków. A od piątku już 10. kolejka, która rozpocznie się w Mielcu. W sobotę i niedzielę po 3 spotkania, w poniedziałek Górnik Zagłębie na zakończenie. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.